Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Tomasz Sekielski to jest Sekielski Online, a moim gościem jest Krystyna Kurczap-Redlich, autorka między innymi bestsellerowej książki biograficznej o Władimirze Putinie Wowa, Wołodia, Władimir, tajemnice Rosji Putina. Dzień dobry pani Krystyno. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Miło mi panią znowu widzieć. Widzieliśmy się tutaj w tym studio... Bardzo dawno. No, 2 lata temu. Wybuchła wojna w Ukrainie. I zaprosiłem panią tutaj szybciutko jako ekspertkę. Czyli to musiał być dziś marzec. Czyli no prawie 2 lata. Ale ten czas zleciał, co? Nie lubię tego określenia ekspertka. Naprawdę nie jestem ekspertką od... Dla mnie może pani, od Putina tylko. Dla mnie pani jest i koniec, kropka, i tego się będę trzymał. Szybko te 2 lata zleciały. Jak ostatnio sobie tak pomyślałem, że to już 2 lata wojny. Dla nas tak, dla Ukraińców nie. To, niestety, co się dzieje, to jest przecież straszne. To jest potworne. To jest... To może do człowieka doprowadzić do depresji, ale od początku, od 2002 roku, przepraszam, ceterum censeo, powtarzałam, że Putin jest faszystą i że przytaczałam wypowiedzi ludzi, którzy wychodzili, to znaczy pracowników FSB, z którymi rozmawiałam po wyjściu z ich zebrania, i oni mówili: tak, Putin odkręci ten film, nie cieszcie się, Putin prowadzi wojnę z całym światem, Putin tę wojnę wygra. To był 2002 rok, a przecież nie tylko ja to mówiłam. I no, pomijając już takich ludzi jak Politkowska czy inni, którzy już nie żyją, ale wielu polityków na Zachodzie to widziało. Nie tyle polityków, intelektualistów na Zachodzie to widziało. Na przykład takich 130 intelektualistów podpisało list w sprawie wojny w Czeczenii. Ale Siergiej Kowaliow, który był głównym obrońcą praw człowieka, znanym w całym świecie rosyjskim, mówił od początku: Putin to faszysta. Ale świat wolał robić interesy. Jeden z wielkich błędów Zachodu to pomijanie wojny czeczeńskiej jako początku władzy putinowskiej. Przecież wojny, którą on sprowokował, czyli taki człowiek jest na Kremlu, który prowokuje wojnę, w tej wojnie zabija około 200 tysięcy ludzi, ale to są muzułmanie, to się dzieje gdzieś tam w Czeczenii, co nas to obchodzi? No i tak to się właśnie zaczęło, że to ich nie obchodziło, a potem cały Zachód zachowywał się strasznie. Pamiętam rok 2000, o właśnie, zbliżają się wybory kolejne Putina, daty się pokrywają co do joty. Tamte wybory były 17 marca 2000 roku, a inauguracja Putina 7 maja 2000 roku, ale jeszcze przed wyborami mknie do Petersburga, gdzie rezydował Putin. Wtedy premier Wielkiej Brytanii Tony Blair i dosłownie z małżonką w jakimś takim wiernopoddańczym ukłonie. I wiedziałam o tym, bo to myśmy wiedzieli, że zostały mu wręczone liczne stronice raportu o zbrodniach Putina w Czeczenii, zbrodniach, które potem zostały przez ONZ określone jako ludobójstwo, więc nawet nie zajrzał do tego raportu. Jedzie do Putina, jest rok 2000 i zaczyna już wielkie z nim pertraktacje, a w 2002 roku Tony Blair zaprasza Putina z wizytą oficjalną i podpisują bardzo lukratywne umowy związane głównie z ropą naftową dla jednej i dla drugiej strony. Ale co mnie najbardziej utkwiło w pamięci, bo byłam przy tym w Londynie, jak królowa angielska zaprosiła Putina, który to jest 2003 rok, czerwiec, i Putin w karocy jedzie z królową angielską, uśmiechając się. Może mnie się wydawało, że ironicznie, ale ja się znalazłam tam z powodu festiwalu filmów o Czeczenii. I myśmy, no ci nieliczni tam autorzy tych filmów, wyszli z salki, gdzie to było, która akurat była przy głównej arterii, gdzie to było, gdzie ten festiwal się odbywał.
I proszę mi wierzyć, po dwóch dobach oglądania krwi, przemocy, strasznych rzeczy, i kiedy zobaczyliśmy tego Putina, to oczywiście byliśmy wstrząśnięci, co ja tam jako kobitka myślałam i czy płakałam, czy nie, to nieważne, ale Duńczyk, pamiętam jak dziś, wrzeszczał: Putin, asasin, Putin, zbrodniarz, Putin, zbrodniarz, i na koniec się facet popłakał, bo to było tak upokarzające. Ale potem mamy, no, 2006 rok, Chirac przyczepia Putinowi order Legii Honorowej. W 2008 roku. No ale to wszystko, tak jak mówię, no, wszystko to były biznesy. Przecież oni nie to, że go szanowali, nie to, że go poważali. Moim zdaniem chodziło o to, damy nowemu carowi Rosji order, to car będzie dla nas łaskawy, wpuści nam firmy, pozwoli robić interesy, FSB nie będzie nachodziło, będzie trzeba płacić mniejsze prowizje, czyli łapówki, nie, wzjatki, tak? Tak. Więc moim zdaniem tak kupowano sobie też jego przychylność. Znaczy, jak pani opowiada o tej karocy i Putinie, to ja sobie myślę, że on się musiał czuć jak nowy car. Sorry, jechał co im przeszkadzał karocą. Jelcyn, otwarty na Zachód jak najbardziej. Jelcyn, który robił spotkania bez krawatów. W 2003 roku Jelcyn to już by był w grobie, jakby był dalej prezydentem. No tak, on miał 7 operacji na serce, oprócz tego, że przesadzał strunkiem, ale był ciężko schorowanym człowiekiem, ale nie można powiedzieć, że Jelcyn nie był prozachodni. Ale to ja tego nie mówię, tylko że on by nie, i tak nie dożył 2003 pewnie. On zmarł w 2007 roku. No tak, ale już jako emeryt, bardzo, tak odpoczywając jest, świetnie się czując po terapiach. Ale pani Krystyno, bo zaraz wrócimy do tamtych czasów, tylko ja bym chciał, żebyśmy nasze dzisiejsze spotkanie zaczęli od czegoś, co wymyka się jakimkolwiek, właściwie jakiejkolwiek skali, określeniu. Chodzi mi o wywiad kogoś, kto w Stanach Zjednoczonych nazywany jest dziennikarzem, nie wiem dlaczego, nazywa się Tucker Carlson. Kiedyś był w konserwatywnej telewizji Fox News. Stamtąd musiał odejść po skandalu zresztą. Związanym z tym, że kłamał. Tak. Ale kłamał bardziej niż Fox News w ogóle kłamie. Tak, dlatego się go pozbyto. No i teraz robi karierę jako taki niezależny niby dziennikarz. Sympatyzuje, czego nie ukrywa, z Trumpem. Uważa, że Trump to jest nadzieja Republikanów i nadzieja Ameryki. No i wybrał się do Władimirowicza Putina, który to go zaprosił na wywiad. Żaden zachodni dziennikarz po wybuchu wojny w Ukrainie nie dostał żadnego wywiadu od Putina, natomiast ten Tucker Carlson pojechał. No jestem ciekaw, tak na początek ogólnie, bo na pewno pani śledziła to wydarzenie. W Rosji. No i nie ma na świecie większego dziennikarza niż Tucker Carlson. Hołdy, po prostu, tak? Po prostu absolutne. Tucker Carlson zjadł, Tucker Carlson był tu, był, jadł to, zwiedził tamto. Czyli rosyjskie media są zachwycone, tak? Nim. Rosyjskie media są zachwycone, ale dzisiaj w tychże rosyjskich mediach uchwyciłam taką, nie mogłam tego pojąć, bo taka jakby troszkę prześmiewcza informacja. To znaczy, Tucker Carlson już nie podczas tego wywiadu, tylko gdzie indziej, w jakimś tam, w jakimś pomieszczeniu, mówi, że czuł się jak na lekcji historii i że momentami to nawet, nie powiedział, że przysypiał, ale nawet byłem już zmęczony. I szkoda, że się nie przygotował na tę lekcję. Tak, trudno się było przygotować na te wszystkie bzdury. No tak, ale pewne podstawowe fakty mógłby znać i mógłby na przykład wtrącać prezydentowi Rosji, że cały czas był zachwycony, prawda, tak. tym wywiadem. I Tucker Carlson mówi, że jak wspaniale Putin zna historię. No, to znaczy, jak wspaniale Tucker Carlson pojęcia o historii nie ma. Już poza takimi drobiazgami, że pomyliło się Putinowi tam o 100 lat podpisanie Unii Polsko-Litewskiej, bo w XIII wieku ją umieścił, ona była w 1385 roku, ale cały czas, bo on cały czas umieszcza Ukrainę w sferze polskich interesów. Ale wracając do tego, co najbardziej wstrząsnęło mną i sądzę wieloma ludźmi, to że on uznaje Polskę jako winną rozpoczęcia II wojny światowej, a to dlatego,
i prawie, no nie dosłownie cytuję, ale prawie, dlatego że Hitler nie mógł się porozumieć z Polską w sprawie korytarza gdańskiego i był tym samym był zmuszony do wojny. To tak jakby, to brzmi tak, o korytarzu gdańskim mówiąc, tak, że działania Hitlera były na nim wymuszone, dosłownie, jeszcze raz to dzisiaj przesłuchałam i tak to brzmi, czyli on usprawiedliwia Hitlera. On sobie oczywiście nie zdaje sprawy z tego, że tym samym podlega pod kodeks karny Rosyjskiej Federacji, który zabrania w ogóle mówienia pozytywnie o Hitlerze. No ale nikt mu zarzutów nie postawi. Przede wszystkim mało kto to tam zauważy. I w ogóle Polska tak często się pojawiała w tym wywiadzie dwugodzinnym skądinąd, że można twierdzić, że jesteśmy obsesją Putina. Czyli... Bo on na przykład twierdzi, że, przepraszam, tylko skończę, że najwięcej najemników walczących, obcych, walczących po stronie Ukrainy to Polacy. Już widzicie Państwo te dywizje Polaków, które tam ciągną. Ale on też kilkukrotnie zapewniał, że on nie zamierza atakować Polski i innych państw NATO. I im częściej tam zapewniał, że nie zamierza, a jak często mówił o Polsce, to wydaje mi się, że nie powinniśmy być czuć się bezpiecznie. No, przed agresją ukraińską na Ukrainę w 2022 roku też twierdził, że on nie ma przecież żadnych zamiarów takich. Ale to poczucie braku bezpieczeństwa narasta. Narasta, że w nas to jest normalne, ale co najgorsze, narasta wśród ludzi zajmujących się sprawami wojskowymi na Zachodzie. No, wyczytałam, że w Rosji jest 3500 ustanowa, to jest broni taktycznych, broni jądrowej taktycznej, a w Stanach Zjednoczonych 1/10 tego. No więc już samo to zestawienie jest no, dla nas bardzo niepokojące. Ale, no tak, ale z kolei tą taką potężną, znaczy bombę o potężnej sile, czyli nietaktyczna broń jądrowa, o ograniczonym jednak zdecydowanie zasięgu, no to tutaj przewaga jest państw NATO zdecydowana, więc nawet jeśli Rosja użyłaby tych taktycznych, to zostanie zasypana. Nie wdawajmy się teraz nie, w ale rozważania, w ogóle ja nie chcę, nie, ale ja nie już chcę jestem rozmawiać... na krawędzi tych rozważań, czy artykuł 5 NATO, to znaczy Traktatu Północnoatlantyckiego nadal ma swoją wartość, czy nie, dlatego że my popadniemy w jakąś kolejne narastającego niepokoju. Ale zdecydowanie musimy sobie zdać sprawę, że niepokój, przyczyny do niepokoju są, ale jednak nie takie duże. Putin nie może się absolutnie pogodzić z niepodległością Polski i z jej stanowiskiem w Unii, z jej pozycją w Unii Europejskiej. No i teraz odnawiającą się pozycją, jeśli idzie o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, ale także jest dla niego największym policzkiem, większym od polskiego, niepodległość i niezależność państw bałtyckich. Litwa, Łotwa, Estonia należały do władzy radzieckiej, którą on poniekąd, prawda, chce kontynuować, znaczy, jeśli idzie o imperium, a nie o samą władzę jako taką, ale on przede wszystkim swoją niechęć i agresję kieruje pod ich adresem, a nas tak jakby podczepia pod te państwa bałtyckie. Przy okazji, no tym niemniej Kaliningrad jest cały naszpikowany bronią, którą nam zagraża. A to Putin cały czas powtarza i w tym wywiadzie z Carlsonem też powtarzał, brednie, absolutne nieprawdy na temat przyrzeczeń nie przybliżania się NATO do granic Rosji, które podobno ktoś kiedyś mu złożył. Otóż nie było w ogóle takich przyrzeczeń. Nikt nie składał ani oficjalnie, ani też nieoficjalnie przyrzeczeń, że NATO nie zbliży się do granic, to znaczy inaczej, że państwa, które wstąpiły do NATO, nie będą miały armii
amerykańskiej armii natowskiej na swoich granicach. No, wiemy, że przy pierwszych rządach naszych Platformy, to były wielkie boje o to, jak daleko mogą stać te wojska amerykańskie w Polsce. Ale nie ma takiego nigdzie, nie ma takiego postanowienia, na które powołuje się Putin, zabraniającego NATO przybliżenia się do granic Rosji. Ale on w tym swoim wywiadzie posługuje się, to znaczy kłamstwo za kłamstwem. Nie tylko jeśli chodzi o Polskę, ale na przykład mówi, że zarzuca się Rosji, że jej wysłannicy zabijają za granicą tam swoich przeciwników. I tutaj powołuje się nie po raz pierwszy na nieprawdę związaną z zabójstwem. To było lato 2019 roku czeczeńskiego byłego bojownika w Berlinie. I mówi, że w ogóle najpierw mówił, kiedyś mówił, że w ogóle Rosja nie ma z tym nic wspólnego. Potem mówił, że człowiek, który jest o to posądzany, nie był związany z Federalną Służbą Bezpieczeństwa, ale to, co zrobił z poczucia obowiązku wobec ojczyzny, ponieważ ten Czeczen to zabił tam w akcie terrorystycznym jakieś 900 ileś osób. Albo raz, innym razem mówi, że ten Czeczen był autorem aktów terrorystycznych w metrze. A ostatnio, teraz powiedział właśnie, że ten Czeczen układał na żołnierzy rosyjskich związanych na jakiejś tam szosie i potem po nich przejeżdżał. A więc za każdym razem ten Czeczen zrobił co innego i za każdym razem Putin właściwie nie kontroluje tego, co mówi. Dlatego, że z jednej strony mówił teraz, że tenże człowiek nie był, że on działał z pobudek patriotycznych, a z drugiej się zaplątał i powiedział, że przecież on działał na polecenie. No więc nie wiadomo, czy działał na polecenie, czy nie wiadomo, że ten człowiek o nazwisku bodajże Kratkin był wielokrotnym profesjonalnym mordercą związanym z Federalną Służbą Bezpieczeństwa i któremu te morderstwa udowodniono i groziło mu więzienie. I po to, żeby on tego więzienia uniknął, zlecono mu zabójstwo właśnie patriotyczne, na podstawie którego zamiast do więzienia trafił do oddziału specnazu FSB. I tam sobie spokojnie do tej pory siedzi. Putin ciągle to wyciąga jako akt, powiedzmy, patriotyzmu, który usprawiedliwia mordy za granicą. Ale ja myślę, że to do wielu głów w Rosji trafia. Wielu Rosjan może być zadowolonych właśnie z tego, że mają tak sprawne państwo, że w imię racji stanu, obrony ojczyzny, specjalni siepacze krążą po świecie i są w stanie zabić każdego wroga Rosji. Nie poprawia im to humoru? Poprawia pewnie wielu. 138 milionów ludzi. I ja nie cierpię odpowiadać na takie pytania, przepraszam. Dlatego, że w gruncie rzeczy to ja nie wiem, co w tych głowach siedzi. Ale wiemy, pani Krystyno, wiemy, co siedzi. Miał startować kandydat opozycyjny do Władimira Putina. No i przynajmniej oficjalna jest taka wersja, że nie zebrał wymaganej liczby podpisów. 95 tysięcy, zabrakło mu 5 tysięcy, tak? Bo 100 tysięcy musi zebrać, żeby móc... On musiał zebrać, on musiał 300 tysięcy zebrać. 300, no to zabrakło, a zebrał tak. 95. Nie, zebrał więcej. Nie, no ja słyszałem ostatnio... Więcej zebrał. No i to ile mu zabrakło? A to wszystko jedno, ile mu zabrakło, no dlatego że stwierdzono, że 200 z nich bodajże miało błędy formalne. To znaczy zapisano podobno ludzi, którzy nie żyją do wśród tych podpisów. Były podpisy ludzi, którzy nie żyją, ale od początku było wiadomo, że to się tak skończy.
I pamiętam, jak były premier Rosji, Kasjanow, startował w 2004 roku, startował też do wyborów i też oczywiście, mimo że miał tyle ponad wymaganą liczbę podpisów. Oczywiście stwierdzono, że one są nieważne. Tak teraz było też wiadomo, że to się tak skończy. Ale jak twierdzi przyjaciel zabitego Niemcowa, Miłow, to cała ta historia z Nadjeżdżinem była właściwie ustawką kremlowską. Nadjeżdżin występował zawsze jako dyżurny liberał. Występował i rzeczywiście on był związany z partiami liberalnymi jeszcze na początku prezydentury Putina, ale i można powiedzieć, że był przedstawicielem sił demokratycznych, tyle że zawsze w granicach prawa wyznaczonego przez Kreml. O, tak bym to ujęła. I tym razem najprawdopodobniej dopuszczono go do wyborów po to, żeby, ponieważ on twierdzi zdecydowanie, że jest przeciwko wojnie w Ukrainie. A ponieważ ani Kreml, ani my nie możemy wierzyć ankieterom i ankietom, bo przecież jeżeli się na ulicy czy telefonicznie zgłosi do kogoś ankieter, zadając pytanie, czy jesteś za wojną, czy przeciw, to każdy Rosjanin, wiedząc, jak ogromne kary są za sprzeciwianie się operacji specjalnej, wojskowej operacji specjalnej, jak się nazywa tam wojny w Ukrainie, nie będzie się narażał, ale tym razem w jakiejś tam ankiecie, powiedzmy, i nie będzie wychodził na manifestację. Że to miał być taki test konkretny. A teraz... No więc mam komunikat Centralnej Komisji Wyborczej Rosyjskiej z 8 lutego, że Borys Nadjeżdżin nie zebrał 100 tysięcy podpisów poparcia wymaganych do zarejestrowania jego kandydatury. To przepraszam bardzo. Zdaniem komisji, wśród zebranych przez niego podpisów za ważne można uznać jedynie 95 587. Podczas gdy 9147 nie spełnia wymogów formalnych, no i tam dotyczą no błędów danych sobie... personalnych i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, nawet gdyby to była 300 tysięcy, to na kraj taki jak Rosja, to naprawdę niewiele osób jest przeciw wojnie znaczy... Zaraz. No co, 95 587 zaraz. Podpisów. No. Tyle mówi Państwowa Komisja Wyborcza, a ja mam z niezależnego portalu Insider wiadomość, że było tam 300 tysięcy podpisów, że on, ja nie wierzę Komisji Wyborczej, ale mniejsza z tym, czy było tyle, czy było mniej, to nie jest istotne. Istotne były te nieprawdopodobnie długie kolejki ludzi, którzy stali po to, żeby taki podpis złożyć. I to były kolejki, no w Moskwie zebrano 30 tysięcy podpisów, w Petersburgu 20 tysięcy podpisów. Wie pan, jeżeli przy każdym takim podpisie zostawia pan swój numer telefonu, imię, nazwisko i adres, w atmosferze absolutnej karalności postawy antywojennej, to dużo. Bo my wymagamy od Rosjan, nie zdając sobie w ogóle z tego sprawy, ogromnej odwagi. Jeżeli wojna zaczęła się, zaraz wrócimy do Nadjeżdżina, wojna zaczęła się w lutym, a już chyba 5 marca wyszedł ukaz, wyszła ustawa, która groziła karą 15 lat więzienia za wypowiadanie się przeciwko osiągnięciom armii rosyjskiej w Ukrainie. To się tak nazywa się ustawa o fejkach. To znaczy, jeżeli piszesz prawdę w internecie o tym, że Rosjanie zabijają Ukraińców w Ukrainie, to jest fejk i za to możesz być po pierwsze aresztowany, po drugie za pierwszym razem ukarany ogromną sumą pieniędzy. To jak to się nazywa, jak się karze pieniędzmi? Wysoką grzywną. Wysoką grzywną, przepraszam. To były grzywny, które rujnowały tych ludzi.
Ale za drugim razem, jeżeli nie daj Boże, na twoim portalu FSB znalazło okładkę Tołstoja, wojna i pokój, to już znaczy, że jesteś przeciwko wojnie. I wtedy już możesz iść do więzienia na 2 lata, 3, 15. I więc Rosjanie żyją w takiej atmosferze straszliwego zastraszenia. Tym razem mogli legalnie, składając podpisy, wyrazić swoje niezadowolenie, swoje nastawienie do wojny. I zdają sobie sprawę z tego, że w każdej chwili może do nich przyjść policja, bo przecież tam jest ich adres. Skończą się wybory. Wybory już dla Nadjeżdżina się skończyły, ale ja uważam, że to, że on zebrał wszystko jedno, czy 100 tysięcy podpisów, czy według Insidera więcej. On sam twierdzi, że ponad 200 tysięcy zebrał. Zdecydowanie. Przecież on był nastawiony na to. To jest oczywiste, że komisja wyborcza znajdzie masę błędów w tych podpisach. W związku z czym zebrał ich w takim razie, jeżeli trzeba 100 tysięcy, to zebrało 100% więcej. I nic to nie pomogło, dlatego że tak czy inaczej zostały sfałszowane cyfry, liczby, podpisy i tak dalej. Ale Kreml widzi, że nastroje antywojenne narastają, że są silne i że ludzie przestają się bać. Nie wiem, jakoś... Z tym, że znaczy, do mnie jakoś... Znaczy, no dobrze, znaczy ja nie chcę też... może, bo ostatnio miałem tutaj taki ostry występ w tym samym studio, choć rozmawiałem zupełnie z inną osobą, która starała się raczej bronić Putina, więc może dlatego. Ale nie ma we mnie zrozumienia dla Rosjan. Znaczy, 100 milionów ludzi nie zamkną. Nawet nie mają tylu więzień. Nawet nie mają tylu ludzi, żeby każdemu w tył głowy strzelić. No. I trochę mi się wydaje, że ten naród rosyjski ma to, na co sobie zasłużył. No. Wie pan, 15 lat przeżyłam wśród tych ludzi. I bardzo mnie to boli. Gdy się tak ich. To znaczy inaczej, oceniać ich można, ja ich też tak oceniam, ale powtarzam, ja ich nie oskarżam, ponieważ sama na swojej skórze odczułam to, co oni czują stale. Ten podskórny, bezustanny strach. To jest strach, że w każdej chwili, bez żadnego pretekstu, o 6 rano do ciebie przyjdą, wyciągną cię, zrobią ci rewizję. To jest strach przed tym, że jeżeli twoja córeczka na przykład narysuje antywojenny rysunek, to znaczy dziewczynkę, nie daj Boże, z kokardkami żółto-niebieskimi, to ty, to mówię o konkretnym przykładzie, jak jej ojciec, wylądujesz na 2,5 roku w łagrze o ostrym reżimie. To jest strach przed tym, że jeżeli pójdziesz do knajpy z kimś bliskim i zbyt głośno będziesz mówił o wojnie ukraińskiej nie tak jak w Ukrainie nie tak jak trzeba, to nie wrócisz do domu. Tak jak się zdarzyło ludziom na początku wojny parze, która w Jekaterynburgu bodajże poszła do knajpy i wrócili po 2 tygodniach. Zdajcie sobie sprawę, czy w tym domu czeka dziecko, czy w tym domu czeka pies, nieważne. Wy wrócicie po 2 tygodniach. Jeżeli emerytka, która wyjechała na Krym do sanatorium, mówi przy stole do kogoś, kto twierdzi, że Zeleński jest bandytą, ona mówi, ojej, ja to taki sympatyczny młody człowiek. I ta emerytka natychmiast po obiedzie zostaje wyprowadzona, zostaje oskarżona, nie sadza się jej do żadnych więzień czy aresztów, ale grzywna, jaką otrzymała, zrujnowała ją dokładnie. I teraz po kolei, jeżeli nawet wyjście z białą kartką, na której nic nie jest napisane, grozi w pojedynkę, grozi aresztem, to nam bardzo dobrze jest oskarżać Rosjan, że oni są tacy, jacy są. My nie wiemy, co oni mówią do siebie w kuchni, pijąc z przerażenia coraz więcej Możemy pogdybać chwilę? Ale jeszcze... Tak sobie rozmawiamy. 24 lata takiej propagandy, ale panie Tomaszu. Rozumiem, ale gdyby na przykład, pogdybajmy sobie, gdyby na przykład w Petersburgu lub Moskwie wyszło na ulicę
Milion ludzi. A skąd pan weźmie ten milion? Nie, ale teoretycznie, załóżmy teoretycznie, wychodzi milion ludzi. Putin by się ich przestraszył? Kazałby strzelać, pacyfikować? Milion ludzi w jakiejkolwiek manifestacji jest czystą legendą. To mówi w ogóle... pani o Rosji. Mówię o Rosji. Proszę pana, w największych powszechnych demonstracjach, które były w 2011 roku, które objęły całą Rosję, i w 2012 roku przeciwko sfałszowaniu wyborów parlamentarnych do Dumy w 2011 roku wyszły setki tysięcy ludzi w 87 miejscowościach Rosji. W samej Moskwie wyszło około 150 tysięcy ludzi wszystkiego, a już wtedy właśnie to była sławna sprawa Placu Błotnego, na którym pałowano, bito i po którym się posypały ogromne wyroki. I już to było 150 tysięcy ludzi w Moskwie. Nie ma za każdym człowiekiem, który wychodzi na ulicę, który protestuje, stoi co najmniej 10 Rosjan, którzy nie mają odwagi protestować. Więc nam jest bardzo łatwo mówić, to jest tak, ktoś, kto nie dostał pałą w łeb, ktoś, kto nie ma połamanych żeber w manifestacji, ktoś, kto nie zostaje wożony w więźniarce rosyjskiej, która nie dowiezie ciebie z danego miejsca, na którym zostałeś schwytany, prosto do aresztu, ale będzie cię wodzić przez 8 godzin na przykład po mieście, po to, żebyś był głodny, żebyś nie mógł skorzystać z toalety, żebyś w tej więźniarce zamarzł, albo w upałach, żebyś zemdlał z upału. Nam bardzo łatwo mówić, bo nas naprawdę od czasów może OMO, ale też nie ZOMO. ZOMO, przepraszam. Nic takiego nie spotkało. Samo, wie pan, ja byłam na wojnie w Czeczeniu. Niedaleko mnie wybuchały tam te miny i tak dalej. To nie ma porównania ze strachem, jaki odczuwałam, kiedy zbliżał się do mnie rosyjski policjant. Nie ma porównania. On mnie mógł zaaresztować, mogłam przepaść kompletnie. I wtedy, wie pan, podejdzie do pana policjant na ulicy, powie, dawaj, idź za mną. Idzie pan z nim do samochodu, prawda? Zostaje pan zawieziony na posterunek policyjny. I tam ni z gruchy, ni z pietruchy zażądają od pana ogromnej łapówki. Za nic. Za to, żeby pańskie dziecko wróciło jutro do szkoły, albo wróciło jutro do domu ze szkoły, albo żeby biznes, który pan właśnie prowadzi, jeszcze wytrzymał przez jakiś czas. Nie daje pan tej łapówki, bo pan jej nie ma, zostaje pan poddany elektrostrząsom, zostaje pan pobity bardzo i wróci pan do domu, albo pan nie wróci. I żadna prokuratura, żadna policja nie będzie śledziła pańskiego losu. Więc mówię, poza tym, ja mam jeszcze jedną odpowiedź z znakiem zapytania. W Polsce mamy, jak wiadomo, telewizję państwową, ja mówię do tego, co było do 15 października, mieliśmy telewizję państwową, absolutnie poddaną propagandzie rządowej i mieliśmy telewizje inne, ale, czyli mieliśmy do wyboru. A 1/3 naszego narodu zagłosowała jednak za telewizją rządową, za tym, co jej przekazywała telewizja rządowa, propaganda, ponieważ ta propaganda posługuje się kłamstwem. Każde kłamstwo o wiele łatwiej trafia do mózgu przeciętnego niż prawda. Prawda bywa złożona, prawda bywa nudna, prawda nie bywa tak atrakcyjna jak kłamstwo. Zabił, ukradł, jest bandytą, jest homoseksualistą, diabli wiedzą co, ale prawda, czyli kłamstwo podawane przez naszą choćby telewizję, jest smakowite, a co dopiero przez tamtą. Proszę pana, włączam telewizję rosyjską i niczego innego nie słyszę, od 2014 roku, tylko o zamachu faszystowskim w Ukrainie, o przedtem byli inni faszyści, Poroszenko był faszystą, mimo że współpracował z Rosją. Każdy wolny wybór jest od razu zamachem stanu i
każda manifestacja większa do trochę wcześniej jeszcze, czy pomarańczowa rewolucja, czy potem Majdan w 2013 roku, wszystko to są inspiracje Stanów i kiedy pan otwiera rosyjską telewizję, widzi pan raporty, stałe raporty ze Stanów Zjednoczonych. Widzi pan zasypiającego Bidena, widzi pan straszne wojska NATO, widzi pan, jest pan częścią właściwie Pentagonu. Tam się nic innego nie dzieje, tylko pokazywany jest straszny Pentagon, w ogóle straszne Stany Zjednoczone, straszny Biden i wszystko, co jest na Zachodzie nie aprobującego Putina i Kreml, to jest tak zwany Zachód, totalny Zachód. Totalny Zachód, który jest przeciwko nam. Więc dobrze. Myśmy słuchali, to znaczy Polacy, część Polaków słuchała propagandy przez 8 lat i mimo tego, czy właśnie dzięki tej propagandzie, 1/3 Polaków zagłosowała tak, jak zagłosowała. A co, jak my możemy oskarżać Rosjan, którzy od 24 lat, od momentu, od pierwszych dni Putina przy władzy są poddani totalnej propagandzie, bo jeszcze nie zdążył właściwie objąć tronu kremlowskiego w maju 2000 roku, jak już był najazd na NTV, czyli na jedyną, znakomitą zresztą, telewizję antykremlowską, no, którą żeby było jasne, pomagali mu ci, których później sam uciekali przed nim z kraju. No, oczywiście, to jest sprawa z Bieryzowskim jest tutaj zupełnie jasna. Ale ja chcę tylko zwrócić uwagę na to, że od 24 lat Rosjanie słuchają cały czas o tym, że przede wszystkim Rosja wstaje z kolan, że Rosja jest wspaniała, że Rosji się boją, że Rosja jest najmocniejsza, a w tej chwili Rosja ma najlepsze uzbrojenie na świecie. W tej chwili, Putin mówił, ma Rosja ultradźwiękowe jakieś tam, przepraszam, nie chcę się wymądrzać, pociski najlepsze na świecie, że Rosja ma, w ogóle wszystko Rosja ma najlepsze na świecie i ten okropny świat tego nie chce uznać. I to jest policzek dla Rosjanina, bo co ten Rosjanin przeciętny ma? Nie mówię o Rosjaninie z Moskwy czy z Petersburga, tylko mówię o Rosjaninie z prowincji, który ma źle działający internet albo go w ogóle nie ma. A poza tym w prowincja to są przede wszystkim ludzie wiekowi, ludzie nie posługujący się nowymi środkami techniki i informacji. To są ludzie prawie w swoich 80% zdani na telewizję państwową czy inną, każda właściwie mówi to samo. Na samym początku rządów Putina, proszę pana, jeszcze w 2002 roku pisałam o tym, że tylko w telewizji moskiewskiej na Ostankino znalazło się 70 ludzi z służb specjalnych. A co dopiero mówić o prowincji. Więc jeżeli ja nie mam nic, nie mam pieniędzy, nie mam żadnych możliwości wyjazdu. Jest masa ludzi, która nigdy nie wyjechała w ogóle poza granice swoich miasteczek czy wsi i słyszy, że Rosja jest wielka i jakiego my mamy wspaniałego prezydenta. Cały świat go do tego stopnia szanuje, że cały świat teraz jest przeciwko niemu, bo on ma rację, bo my mamy rację, bo NATO nas okrąża, bo musimy się bronić. Jeżeli oni słyszą, że muszą się bronić, to oni zaczynają w to wierzyć. I to jest koszmarne, jeżeli my widzimy matkę, która straciła syna i która notabene za tę utratę dostała dużo pieniędzy, bo bardzo duże są rekompensaty w dużych miastach głównie za tych, którzy polegli na wojnie, to ona mówi, jestem dumna, że mój syn poległ za ojczyznę. Ludzie, no, czy jakakolwiek Polka by powiedziała coś tak strasznego, że jest dumna, że syna wysłali na wojnę? Więc jeżeli ona to mówi w telewizji, no to inne mówią, no tak, no to w takim razie to trudno i tak dalej. Ale co to znaczy opór? W całej właściwie Rosji teraz są powszechne małe
manifestacje, demonstracje żon, matek, sióstr, tych, którzy są na wojnie. One żądają tego, żeby natychmiast ich mężowie, bracia, synowie wrócili do domu. One nie żądają zakończenia wojny. One tego albo w ogóle tak nie myślą, albo w ogóle nie przejdzie im to przez gardło. Ale one żądają, żeby ci ludzie wreszcie wrócili, jeżeli jeszcze żyją, żeby wrócili z frontu i żeby nie zostało, żeby nie mobilizować wszystkich bez względu na prawo, które wielu z nich broni. Na przykład, jeżeli jesteś ojcem trojga dzieci, to już można cię, to już nie wolno cię powoływać. Ale to wszystko jest bzdura. Jesienny pobór był straszny. Ludzi zabierano z domów, to znaczy wkraczano rano, a ponieważ już wiedzieli mieszkańcy, że krążą całe patrole, które tych ludzi siłą wcielają do wojska, wezmą ich o godzinie pierwszej w południe, a nocą już są wysyłani na front, to nie otwierali drzwi, więc te patrole, które chodziły, mobilizacyjne, mówiły, że przedstawiały się, że sprzedają coś tam. W każdym razie nie podawały swojego prawdziwego celu przybycia do danego domu. A było do pewnego czasu tak było, że wręczano wezwania do wojska, musiano wręczyć do ręki. Ale ponieważ masowo studenci tego lekceważyli, w ogóle ludzie to, mężczyźni to lekceważyli, to w tej chwili od jakiegoś czasu jest takie prawo, że jeżeli internetem dostaniesz zawiadomienie, to już jesteś zawiadomiony. Mhm. Czyli jeżeli do rektoratu czy dziekanatu przyjdzie wiadomość, że taki i taki jest powołany do wojska, to on już jest powołany. Mhm. I w pracy tak samo. Nieważne, że on do tej pracy nie chodzi, bo się boi otrzymania właśnie wezwania do wojska, ale on już jest wezwany do wojska. Ale wielu z nich, tak na marginesie, woli iść do więzienia za niestawienie się do wojska, niż iść na front. No, ale z więzień też biorą. Ale nie takich. Z więzień przede wszystkim biorą tych, którzy mają najsroższe wyroki z powodu gwałtów i zabójstw. Tych bardzo chętnie biorą. Tych bardzo chętnie. 70 to jeszcze było po Prigożynie. On rozpoczął ten pobór w więzieniach i o ile pamiętam... Do grupy Wagnera. Tak. 72 tysiące więźniów zostało włączonych do wojska i masa z nich poległa. Ale zaczęto tych więźniów dzięki Prigożynowi traktować bardzo dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że zwyczajny chłopak rosyjski powinien wrócić po 3 miesiącach z frontu, nie wraca. Tamtym więźniom zagwarantowano, że po pół roku wracają, jeśli przeżyją, wracają do domu. I mało tego, i taki bandyta, który rzeczywiście... Ma darowane resztę kary, to... Nie tylko ma podarowane resztę kary, ma podarowaną resztę kary, podlega specjalnej ochronie, takiej, że jeżeli będzie prał żonę i żona wezwie policję, to policja nic nie może mu zrobić, bo on jest pod specjalną ochroną, a jeśli zabijał efektywnie na froncie, to dostanie na Kremlu od Putina jeszcze order. I ludzie to zobaczą, że ten bandyta, ten człowiek, który zabijał, dostaje order od Putina. A poza tym, to są jeszcze takie niuanse właśnie rosyjskie, że idzie człowiek na front i trafia do niewoli ukraińskiej. Niewola jest uważana za śmierć. To znaczy poddałeś się, zmarłeś. I żona, rodzina dostaje zawiadomienie o tym, że ich tam tata, brat i tak dalej, czy syn poległ. I dostaje za niego żona odszkodowanie. Za to odszkodowanie kupuje sobie jakieś małe mieszkanie. Po jakimś czasie wiąże się z jakimś facetem, a tu nagle z niewoli ukraińskiej wraca tamten człowiek. I kim on się staje? Bandytą.
No bo co on ma robić? Zostaje bez mieszkania, bez rodziny, bez niczego, więc przyłącza się do jakiegoś gangu, który pozwoli mu żyć. I teraz tak, my oczywiście z naszego punktu widzenia możemy ich wszystkich oskarżać, że są tacy straszni. Oni są poddani totalnemu maglowi. Oni głośno, jest książka takiej pisarki, Maja Wolny, ona się nazywa, a tytuł książki Pociąg do Rosji. I Maja Wolny wyjechała do Ukrainy w 2022 roku po rozpoczęciu wojny. Wędruje przez całą Rosję dziewczyna i rozmawia z wieloma ludźmi. Zadaje różnym ludziom pytania, a co ty na o wojnie? A mnie to nie interesuje, a ja się polityką nie interesuję, a ja nie wiem, no jeżeli tak trzeba, to jest obowiązek patriotyczny. I nikt otwarcie z nią nie rozmawia. No ona wiadomo, że jest cudzoziemką, tego się nie da ukryć, ale po prostu strach przed mówieniem prawdy o tym, że się na przykład jest przeciwko wojnie, jest większy od honoru. To znaczy ja nie chcę, nienawidzę tej wojny, nie chcę jej, ale nikomu o tym nie powiem, bo się śmiertelnie boję. A jeszcze wracając do tego Tuckera Carlsona i jego wywiadu, to też nawet wywiad nie był, nie wiem, tam wykładu pana Putina, który wysłuchał uczeń pod tytułem tak, Carlson, pod nazwiskiem Carlson. I uśmiechał, był szczęśliwy z tego powodu. Ale pojawiła się też taka dyskusja i chciałbym zapytać też panią, pani Krystyno, czy wiemy, że Tucker Carlson nie jest tam żadnym dziennikarzem, to nie był żaden wywiad i tak dalej, odkładam to na bok, ale czy dziennikarze powinni się dzisiaj w ogóle starać o wywiad z Putinem? Gdyby pani miała możliwość przeprowadzenia z nim wywiadu, pani by poszła na taki wywiad, czy jednak ze względu na okoliczności nie? Proszę pana, w naszym kraju mieliśmy wywiady i konferencje prasowe, na których dziennikarz nie mógł zadać pytania, bo i tak nie otrzymał odpowiedzi. Nie ma od czasu 2002, najdalej trzeciego roku, żadnego wywiadu z Putinem, który nie byłby znakomicie przygotowany. Putin nie dopuści do siebie żadnego dziennikarza, który może mu zadać jakiekolwiek pytanie nieuzgodnione wcześniej z nim. Taki dziennikarz po prostu nie dostanie żadnego prawa rozmowy. Już wcześniej nie dostał. Wszelkie rozmowy z Putinem, konferencje prasowe otwarte Putina skończyły się chyba w 2002 roku. Pamiętam, to była gdzieś chyba w Brukseli konferencja, na której ktoś zadał mu pytanie o wojnę w Czeczenii, niespodziewane, to znaczy, że są takie wiadomości, docierają do nas, że tam ludzie są torturowani i tak dalej. No, i tego rodzaju pytanie. Putin się tak wściekł, że odpowiedział temu facetowi, no jak pan jest taki promuzułmański, to niech pan przyjedzie do Moskwy, to my już pana obrzezamy. No i na tym się właściwie jego konferencje skończyły. W tym okresie, po tych doświadczeniach, wszelkie otwarte konferencje się skończyły. Putin, który po raz czwarty startuje już w tej chwili chyba jako prezydent, nigdy nie prowadził żadnych dyskusji z swoimi kontrkandydatami. Putin od bardzo dawna nie prowadzi żadnych konferencji otwartych, prasowych. Na tych, przecież które się jeszcze do niedawna odbywały w Moskwie, jeszcze mówię o czasach przed wojną, no jednak tam dziennikarze, zawsze takie wielogodzinne spotkania. Tak, takie, kiedy on w telewizorze siedzi, tak? Znaczy nie chodzi mi o to, co ludzie do niego dzwonią, tylko w Witar TASS, czy w którejś z tych agencji informacyjnych, gdzie on siedzi, jest wielka sala, tłum dziennikarzy i on odpowiada na pytania dziennikarzy przez 2 czy 3 godziny. No to są właśnie te sławne jego konferencje, wideokonferencje. Tam No, ale tam zdarzają się też pytania takie niezależne. No to wtedy zdarzały się, no już teraz nie. No tak, ale to jest tak. Dziennikarz zadaje pytanie, Putin odpowiada jakąś brednią, kłamstwem, ale ten dziennikarz już nie ma możliwości zaoponowania. Panie prezydencie, to nie jest podobne do prawdy. Pan
Nie powie pan kłamie, pan mija się z prawdą. Panie prezydencie, nie ma takiej możliwości. Czyli zadawanie pytań prowokacyjnych tylko Putina sprowokuje do kolejnej nieprawdy, do kolejnego fałszu. I nie ma takiej możliwości, żeby usłyszeć cień prawdy. No na głupie pytanie. Panie prezydencie, a co z pańskimi córkami? Te panie żyją, są w Rosji, nie są za granicą i to by było wszystko. Czy pan jest dziadkiem, nieważne, nieważne w ogóle. Na najgłupsze pytania nie usłyszy się prawdy, a co dopiero na pytania związane z polityką. No, Irina Hakamada, pamiętam, to był rok 2001, inwazja na Krym. Kiedy były, nie, to jeszcze wcześniej, kiedy były te zielone ludziki. 2014 rok, tak. W 2014 roku pyta go Irina Hakamada na takiej właśnie opozycyjna dziennikarka, nie dziennikarka, powiedzmy działaczka polityczna, bardzo znana. Pyta go o to, panie prezydencie, a jednak są, o, bo Borys Niemcow zbierał ogromny raport na ten temat, wiadomo, że są nasze siły, siły rosyjskie, wojskowi rosyjscy są na terenie na wschodzie Ukrainy. Ależ proszę pani, ulega pani zachodniej propagandzie, niczego takiego nie ma. I koniec, no więc zadawanie takich pytań tylko naraża dziennikarza na większe lub mniejsze nieprzyjemności, ale nie ma takiej możliwości, aby usłyszeć tę prawdę, której się od prezydenta oczekuje. A o tym, żeby być dopuszczonym do rozmowy z nim, to tylko dwaj. Oj, ja sobie przypominam takiego amerykańskiego też dziennikarza, który siedział z otwartą, o właśnie, po agresji, po 2014 roku. Też usłyszał od Putina oczywiście, że to wszystko, że to jest propaganda rosyjska, zachodnia propaganda, że nie ma tam żadnych rosyjskich żołnierzy i słyszeliśmy potem w konferencji z Putina, że każdy może sobie kupić przecież mundur żołnierski może sobie kupić w sklepie, no więc... No wiadomo. A poczuła się pani bezpiecznie, jak posłuchała pani Trumpa? Prowokacyjnie zadam pytanie. Bo Donald Trump mówi, że ci, którzy płacą tyle, ile mają płacić na Pakt Północnoatlantycki, to im Ameryka pomoże, a tym, którzy nie płacą, to tym nie pomoże. Tylko chyba mało Donald tego. Trump... On dodał, że będzie jeszcze Putina namawiał do napadnięcia na te państwa. Że jeśli chce, to niech sobie na te państwa napada. Tylko, że Trump w tej całej swojej pokrętnej, biznesowej logice zapomniał, że siła sojuszu polega na tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, a nie kalkulacja finansowa. Jeśli zacznie się wyłączać poszczególnych członków, tobie nie pomożemy, bo ty tam nie zapłaciłeś jeszcze 100 milionów, a ty to o jeszcze długo, długo nie, to ten sojusz przestanie istnieć w ciągu pół roku przecież. Ale przecież Trump w ogóle twierdził, że Stany Zjednoczone wyjdą z NATO. Dzisiaj usłyszałam dość mądre określenie, że Trumpa należy słuchać, ale nie brać go poważnie. Trump zapomina o tym, że on sam, prezydentem. No tak, ale on sam nałożył bardzo, za jego prezydentury były bardzo silne sankcje nałożone na Rosję. Więc bywa, że co innego mówi, co innego robi. I tutaj nadzieję pokładamy, że nie wie, co mówi po prostu. Nie, że mówi, co mu ślina na język przyniesie i że nie należy tak bardzo przywiązywać wagi do tego, co on mówi. Mnie bardziej niepokoi jednak to, co widzę nie w naszej telewizji, tylko w telewizji rosyjskiej. Bardzo częste dowody na kiepskie samopoczucie Bidena. Tam oczywiście, to oni się znęcają nad Bidenem niesłychanie i każde jego przejęzyczenie, upadek, potknięcie, mówię o fizycznych sprawach, przyśnięcie jest tam bardzo nagłaśniane. I teraz, ja nie wiem, ja jestem na to za krótka i za mało mądra na pewno, żeby znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ciągle widzimy tylko jako kandydata demokratów Bidena, dlaczego nikogo innego, nie wiem.
Nie wiem, ale to zaczyna być bardzo bezpieczne, mimo że nasza telewizja uchwyciła z kolei Trumpa, który gdzieś tam przysnął. Ale może dokonają jeszcze podmianki, no jeszcze chyba tam chwila jest, żeby zrobić podmiankę i zrobić psikusa. Bardzo mnie niepokoi jednak określenie, niedawno wyczytane też, że dotychczas znajdowaliśmy się w stanie powojennym, mówię o II wojnie światowej, bo młodzież w ogóle już zapomina, że coś takiego było. A jesteśmy w stanie przedwojennym. No to byłoby bardzo smutne. No tak, to dzisiaj wyczytałam chyba gdzieś określenie. Przedwojnie? Przedwojnie, ale politologa, jakiegoś niemieckiego politologa. No jedni mówią, że to przedwojnie potrwa 3 lata, inni, że więcej. A ja wcale nie jestem przekonana, żeby tak już pod koniec jednak czymś optymistycznym zakończyć. No. Wcale nie jestem przekonana, czy Putin rzeczywiście dotrwa na swoim tronie jeszcze przez parę lat. Bo spójrzmy na inną stronę tej kremlowskiej układanki. Ona bardzo się wzmocniła w ostatnim czasie, bo osłabła po buncie Prigożyna. Potem Putin jednak widać, że czuje się bardzo pewnie, ale przecież oligarchowie, którzy go otaczają, muszą go nienawidzić. Przez niego stracili nie tylko wielką część majątków, która znajduje się za granicą, ale ci, których to całe nieszczęście wojenne zostało w Rosji, nie mogą wyjechać, a są obłożeni sankcjami, a bardzo wiele, przecież to są setki osób już w tej chwili, nie mogą wyjechać za granicę. No, też świat na nich liczył, że to oni pomogą obalić Putina i przywrócić tak od razu? No ale 2 lata już minęły. Dojście do Putina jest niesłychanie trudne. Jest on otoczony strażą, którą podobno zmienia co 2 tygodnie, po to, żeby nie można było się przy nim dłużej zatrzymać i poznać jego wszelkich tajników codziennego bytowania, aby nie można było go przekupić. To, co mówię, usłyszałam. Znaczy ich przekupić. Znaczy ich przekupić, tak. Usłyszałam to od byłego oficera FSB, który mówi, że jednak można, że są sposoby zmuszenia kogoś z nich na przykład do aktu jakiegoś terrorystycznego, można powiedzieć, w stosunku do Putina. Mówi, można kogoś postawić w sytuacji takiej, że popełni przestępstwo, potem można go szantażować i w ten sposób zmusić do jakichś kolejnych nielegalnych czynów. Nie wiadomo, to wszystko jest lewą ręką do prawego ucha, ale już fakt, że takie rozważania się snuje i że nierzadko można przeczytać o tym, jak też, czy usłyszeć, jak dotrzeć do Putina, by się go pozbyć. I to są rozważania, które są niewątpliwie bliskie bardzo dużemu kręgowi nawet, ludzi. Nawet Prigożyn ruszył na Moskwę, już prawie w niej był. I się przestraszył, mimo że nie spotkał właściwie żadnego oporu po drodze. I wielce prawdopodobne jest, że wjechał pod sam Kreml na Plac Czerwony ze swoimi oddziałami i się zatrzymał, mimo że wiedział, że Putin mu nie wybaczy. I nie wybaczył, i Prigożyna na tym świecie już nie ma. Podobno. No, ale znaczy myślę, że chyba jednak go nie ma, co? Ja ciągle nie mogę. Że tak łatwo dał się ograć? Nie mogę wyjść ze zdumienia, że Prigożyn wsiadł do samolotu, który zmierzał, gdzie było jego nazwisko i tak dalej, który zmierzał w określonym kierunku wiadomo było, że pod auspicjami Kremla. Więc nie jestem taka przekonana, ale to nie ma żadnego znaczenia. Politycznie go już nie ma. No nie ma. Więc pytanie, czy znajdzie się ktokolwiek inny odważny, jak zobaczył, że ten 2-dniowy bunt Prigożyna zakończył się niczym, mimo że nie spotkał się on z jakąś twardą, stanowczą odpowiedzią. Nie wyjechały czołgi, nie stanęła armia naprzeciwko niego. Dlatego, że tej armii, ta gwardia przykremlowska broniła, pobiegła, nie wiem w jakich tam, nie pamiętam już, w jakich ilościach bronić
tych wszystkich domów na Rublowce czy w okolicach Putina i zamiast skupić się na obronie Moskwy, skupili się na obronie Kremla, to znaczy ludzi z Kremla, bo tam nie tylko o Putina chodziło. Ale wie pan, to są takie manewry, do których my nigdy nie dotrzemy. Jest dla mnie, ale mówię, że zastrzegam się, że rzucam to mi się w oczy, ale może zupełnie błędnie. Tutaj rzucę nazwisko Siergieja Kirienki, który najpierw jest łączony z jako ten, który się nie przeciwstawiał Prigożynowi. Wiedział o tym buncie, podobno, ale nie mówił mu nie idź. Teraz też znowu nazwisko Siergieja Kirienki wypływa przy Nadjeżdinie, że to on go jednak skłonił do tego, aby on kandydował. Nie wiem, Siergiej Kirienko w 98 roku został premierem, był wtedy nazywany Kinder Niespodzianką, bo był bardzo młody i został na chwilę tym premierem. W tej chwili bardzo potem był oddany Putinowi. No w tej chwili jest w jego administracji najbliższej, ale kto ich tam wie? Kto ich tam wie po prostu? Akurat to nazwisko się pojawia, ale zapomnijmy o tym, że Putin jest lubiany, Putin jest znienawidzony. To mogę wyczytać. Ci, którzy go popierają, popierają go politycznie. To Patruszew to jest no, szef, bardzo długi szef FSB, który był szefem po Putinie. Prawa ręka Putina, jeśli chodzi o wszelkie akty terrorystyczne i tak dalej. No kto? Miedwiediew, który jest zastępcą szefa Rady Bezpieczeństwa i o którym się mówi, że być może zastąpi Putina, nie może go cierpieć, dlatego że też ten, który w 2008 roku został prezydentem, ponieważ wielokrotnie został przez tego Putina po prostu poniżany. Więc oczywiście to są ich interesy, ale to nie jest ich sympatia. Jeśli by cokolwiek mogło Putinowi zagrozić, a było w perspektywie jakimś sukcesem, to nie sądzę, żeby wielu chciało go bronić. Pani Krystyno, kończąc naszą rozmowę, schodzimy na pani prywatne, delikatnie sprawy. W zeszłym roku... Też związane z Rosją. W zeszłym roku... No, padła, 28 grudnia. Padła tak. Pani ofiarą przestępców. Straciła pani mnóstwo oszczędności. Wszystkie. Wszystkie, ale ludzie pomagają. Jest zbiórka i... Niesłychanie mnie to zaskoczyło. Buduje to panią, że są jeszcze ludzie, pan, którzy chcą pomóc. To jest tylko proszę mi podać, finansów, bo to jest na Patronite tak. Zbiórka. Tak. Jak to się nazywa? Patronite po prostu. No to ja wiem, już dobrze, bo to każda ma dodatkową. Nie sprawdziłem. Taki jestem mądry. A ja też nie sprawdziłam. Ja po prostu zaglądam tam. I po pierwsze, wie pan, jaka to jest niesłychana ulga, że pojawiają się pieniądze. To raz. Ale słowa, które towarzyszą tym wkładom, to dopiero mnie postawiło, podtrzymało na duchu. Niesłychanie dużo tam jest bardzo pozytywnych oddźwięków, jeśli idzie o moją osobę, ale... Słuchajcie, to jest zbiórka zweryfikowana, to jest na Patronite, musicie wpisać na pomoc okradzionej Krystynie Kurczap-Redlich. Zbiórkę założył Mateusz Lachowski, którego znacie bardzo dobrze. Jeszcze 17... Którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo jest chory. 17 dni do końca tej zbiórki zostało. I jeszcze trochę do uzebrania, do zebrania. Ja też dzisiaj coś, słowa mi uciekają. Do zebrania jest jeszcze troszkę, więc wchodźcie na Patronite, na pomoc okradzionej Krystynie Kurczap-Redlich i tam możecie naszej dzisiejszej gościni, pani toleruje feminatywy? Dobrze. Naszej dzisiejszej gościni, wybitnej znawczyni Putina. Chciałam państwu tylko powiedzieć, że ci oszuści nadal się do mnie odzywają, ten sam głos. Ale na co liczą, że jeszcze raz pani się da nabrać? On
Ta, on mówi, a co, nie chce pani tych, przecież pani ma pieniądze na giełdzie, nie chce pani ich odzyskać? Czyli jeżeli ja okazałam się naprawdę, przepraszam, idiotką, która zaczęła z nimi współpracować, to chodziło tam o Baltic Pipe, które, uwaga, jest stale reklamowane teraz już ze zdjęciem Tuska. Przedtem było... Można znaleźć w internecie, tak? Ale bez problemów, bez problemów. Baltic Pipe, przedtem to trzeba było wpłacić 500 zł, które ja wpłaciłam i które potem powiedziano, no jak pani tego nie usunie, to będzie pani dopłacać i dlatego ja się wdałam w ogóle w dalszą rozmowę i tam jakieś manipulacje przy komputerze, które pozbawiły mnie oszczędności. Ci ludzie nadal dzwonią, ale ku mojemu ogromnemu żalowi zajęła się tym policja, kompletnie nie żądając ode mnie żadnych wyjaśnień. Ale to jak się zajęli? No, dostałam zawiadomienie, że pani sierżant taka i taka się zajmuje. Przesłałam pani sierżant długą listę numerów telefonów, z których ciągle oni dzwonią, bo te zmieniają policja się. Policja chyba powinna poprosić panią Nikt mnie o nic nie prosił. Przesłałam ogromnie długą listę, bo oni ciągle zmieniają te numery telefonów. A która komenda to prowadzi? Nieważne. No, zaraz bym opieprzył tutaj delikatnie. Nie chciałabym, dlatego że po pierwsze nie rozmawiałam z tą panią sierżant i nie wiem, dlaczego tak jest. Prokuratura też mnie powiadomiła, że się tą sprawą zajmuje. Niczego ode mnie prokuratura nie chce. A ja przypominam sobie dużo szczegółów, które rzeczywiście mogą na ten ślad jakoś naprowadzić. Ale co jest najgorsze, że takich jak ja, okazało się, są tysiące w Polsce. Kilka dni temu został bardzo znany, może nie młodym, ale starszemu pokoleniu fotograf, rolkę z sceną. Został pozbawiony 140 tysięcy z konta, bo się dał nabrać jako człowiek starszy na dobrego policjanta, który dzwoni do niego i mówi, proszę pana, chcemy pana ochronić przed złodziejami, którzy dobrali się do pańskiego konta. Nie wiem co i jak, w każdym razie wiem, że podał im wszystko co trzeba. Ogołocili go z oszczędności. Jeśli kogoś nie znacie, a poznajecie go tylko przez telefon, albo właśnie go przed chwilą poznaliście, to takim osobom żadnych informacji na temat własnego konta, pinów, kodów, niczego. Żadnych informacji, żadnych dostępów do komputera. Przede wszystkim, jeżeli ktoś wam zaproponuje, ażebyście aplikację AnyDisk na swoim telefonie zamontowali, nigdy w życiu tego nie róbcie. Przez AnyDisk oni widzieli wszystko, co ja robię na komputerze. Ale dostałam od nich telefon nie tak dawno, ten sam głos. I mówi, tak, widziałem panią w telewizji. To niech pani wie, czy wiedz, wszystko jedno, że te wszystkie pieniądze poszły na ruską armię, bo my dojdziemy do Kijowa, do Lwowa i do Warszawy. To mi zakomunikował. A czy pani odpowiedziała tak jak obrońcy Wyspy Węży mu? Dokładnie. Super, bardzo pani dziękuję za to. Krystyna Kurczap-Redlik była naszą gościnią, a to jest Sekielski Online, czy właściwie było. Dziękuję. Dziękuję państwu, dziękuję panu. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.